1 grudnia w gminie Niemce odbyła się pierwsza sesja 7. kadencji Rady Gminy. Obrady poprowadził najstarszy członek Rady Gminy, Józef Wysokiński. Po oficjalnych powitaniach i podziękowaniach przyszedł czas na najważniejsze punkty obrad, czyli wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze przez przewodniczących komisji terytorialnych oraz ślubowanie zarówno radnych, jak i nowego wójta Krzysztofa Urbasia, który ponownie zdobył zaufanie mieszkańców swojej gminy. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Jeśli chodzi o kontakt z naszymi mieszkańcami, to prawdą jest, że uczestniczyłem w zebraniach wiejskich przez te 4 lata. Starałem się mieszkańcom naszym nie obiecywać, starałem się realizować. Środki unijne zostaną uruchomione w 2016 roku, natomiast rok 2015 będzie rokiem na przygotowywanie projektów, pisanie tych projektów, na rozmowy z mieszkańcami, na podejmowanie decyzji, co jest najważniejsze w poszczególnych miejscowościach. Znanych i szanowanych twarzy nie zabrakło również wśród samych radnych. To już jest nie pierwsza kadencja. Byłem radnym gminy Niemce w roku 2002-2006. Będę się starał, będę prosił radę, żeby zainwestować w oświetlenie ulic, w chodniki i poszerzenie tych ulic, które obecnie tam są. Chodzi o bezpieczeństwo głównie mieszkańców naszej gminy. To jest moja druga już kadencja. Mieszkańcy może nie tylko po inwestycjach oceniają radnego, ale i po sposobie, w jaki do nich się ten radny zwraca, w jaki sposób chce z nimi rozmawiać, chce patrzeć na to, na ich potrzeby. Po inwestycjach i rozwoju gminy widać wyraźnie, że ich słowa wyborcze to nie obietnice bez pokrycia. Jakie zatem działania i plany mają na nową, 4-letnią kadencję? Największy problem tkwi właśnie w podejmowaniu decyzji ministra odralniania gruntów drugiej i trzeciej klasy, tłumacząc, że są to tereny z przeznaczeniem pod produkcję rolną. Ale są też takie argumenty z naszej strony, iż jesteśmy gminą przymiejską, gdzie no, u nas już jest praktycznie teren bardziej siedliskowy niż rolniczy. To wszystko się w ostatnich latach zmieniło, zmienia się i będzie się zmieniało, więc takie zatrzymywanie tych gruntów uważam, że w tym momencie to już nie jest konieczne i ja będę argumentował wieloma przykładami, że jednak trzeba dać dowolność w decydowaniu swoimi gruntami właścicieli. Najważniejszym zadaniem obecnej kadencji uważam, że będzie właśnie kanalizacja, przeprowadzenie kanalizacji południowej części gminy Niemcy, to jest Jakubowice, Dys, Lizówka, Ciecierzyn. Naszym głównym zadaniem, takim w zasadzie priorytetowym, będzie kanalizacja. Mam nadzieję, że wiele inwestycji drogowych jeszcze uda nam się pozyskać, wykonać. Ponadto pływalnia w samych Niemcach, która będzie służyła zarówno mieszkańcom tej miejscowości, jak i szkołom, które mamy na terenie gminy, a mamy 7 szkół plus ponad gimnazjalną 8 szkołę, więc moim marzeniem jest, aby dzieciaki z tych szkół miały lekcje WF-u na pływalni. Jeżeli to zrealizujemy, to uważam, że będzie to mistrzostwo gminy Niemce. Ostatnim punktem pierwszej sesji był wybór przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczącego.